W niedzielę 24 maja w Wadowickim Parku Miejskim w święto zesłania Ducha Świętego odbyła się miła uroczystość. Stulecie obecności wizerunku Matki Boskiej w tutejszej kapliczce. Obecny był ksiądz proboszcz Tadeusz Kasperek, który prowadził część liturgiczną, natomiast całość zainicjowała pani doktor Władysława Misiarz, która wraz z mężem przypomniała historię kapliczki i tego miejsca. Przywołujemy pamięcią tych, którzy zadbali o utworzenie parku miejskiego i tego szczególnego miejsca dla Ciebie, Maryjo. Ze źródeł historycznych wiemy, że ponad 100 lat temu z inicjatywy doktora Franciszka Opydło, burmistrza Wadowic, Rada Miejska założyła Towarzystwo Upiększania Miasta Wadowic i okolic. A starosta, obywatel Pogodowski, wykupił tereny od rolników, przeznaczając je na park miejski. Doktor Franciszek Opydło, lekarz, honorowy obywatel miasta, położył duże zasługi dla rozwoju tego pięknego miejsca. Zatrudniono ogrodnika, sprowadzono sadzonki pięknych drzew i egzotycznych krzew. Wytyczono ścieżki, a całość otoczono żywopłotem. Najpiękniejszym miejscem, jak podkreślają źródła, było zawsze miejsce, gdzie stanęła kapliczka poświęcona Matce Bożej. Na kapliczce umieszczono napis Królowej Korony Polskiej w roku wojen w 1915 poświęcił ksiądz prałat Andrzej Zając, dziekan i proboszcz wadowicki. Wiemy dalej ze źródeł, że podczas okupacji niemieckiej figurę tę przenieśli pokryjomu nocą na cmentarz dwaj odważni ludzie. Robert Wyroba, ogrodnik z pomocnikiem i ukryli ją w kaplicy cmentarnej, ratując w ten sposób przed zniszczeniem. Przychodził tu doktor Mieczysław Kotlarczyk wraz z młodym Karolem Wojtyłą, naszym świętym Janem Pawłem II. To tu, w tym miejscu, jak podają źródła, zrodziły się pierwsze zalążki pomysłu o wielkiej idei teatru rapsordycznego. Dziękujemy Ci, Maryjo, że jesteś tu z nami, nowym już pokoleniem wadowiczan. Dziękujemy tym, którzy nam Cię tu zostawili i przez 100 lat dbali o to szczególne miejsce. Nadal wiele osób troszczy się o porządek tego zakątka. Pracownicy parku sprzątają i sadzą świeże kwiaty. Seniorzy z Domu Pomocy Społecznej przystrajają, zapalają świece. Spacerujący zatrzymują się choć na chwilę, by uczynić znak krzyża. Pozdrawiają Cię przejeżdżające małe dzieci na rowerkach, starsze na rorkach, mamusie wiozące w wózkach swoje maleństwa, spacerujący zakochani młodzi i dojrzali już wiekiem, idąc tu mówią, że idą do mamusi. Seniorzy z pobliskiego domu często zasiadają tu na ławeczkach, modląc się na różańcach. Jesteś nam tu, Maryjo, nadal bardzo potrzebna. Choć nie przeżywamy czasu wojny i głodu fizycznego, to jak wiesz, Maryjo, nasze życie pełne jest trosk, a może i krzyży. Chcemy do Ciebie nadal przychodzić w poszukiwaniu pocieszenia, pokoju, pomocy. Myślę, że tutaj my zebrani wyrazimy wdzięczność tym, którzy przed 100 laty stawiali w różnych miejscach właśnie figurki. Wiara naszych pradziadów, prarodziców dzisiaj zapewne dla nas jest budująca. Odeszły inne czasy i dlatego pielęgnujmy te miejsca. Niech ta, która jest przybytkiem Ducha Świętego, prowadzi nas, abyśmy wydali owoce życia według nie ducha tego świata, ale Ducha Bożego. Kyrie eleison, Chryste eleison, Chryste usłysz nas.
jest wybór.